Expert. Na przykład ratownik Nowy Excel i drobnięci. Grafika GeForce RTX 3060. Odświeżanie ekranu 144 Hz. Teraz z kodem nawodowym o wartości 350 zł taniej. Smukły i lekki laptop HP 15. Procesor Intel Core i5. Idealny do pracy i nauki. Teraz z kodem nawodowym o wartości 350 Potrzebujesz telewizora, magnetowidu albo komputera? Kto nie drogo sprzedaje dobry sprzęt? Spytajmy tę uroczą panią. Przepraszam. Dzień dobry. Szukam drogiego, niedobrego sprzętu. Co? Niedrogiego i dobrego. A to Cushman? Ma pan prawo zachować milczenie. Co jest? Kręcimy reklamę. Kontrola skarbowa. Zadzwońcie do mojego adwokata. On 28 listopada, punktualnie o 14, zaczęliśmy operację Furie Piekielne. Jak wyczekam mnie dzień? Biedaku. Piekielny. Czekają na ciebie w sali konferencyjnej. O czym to mówiłam? Będziemy rozliczali się z wydatków. Co to ma być? Nowa wersja jest świetna. Phoebe nawet ją przeczyta. To musi jej pracować. Wyłącz telefon. To ważna rozmowa. Gdzie mój pierwszy czek? Usiądź i milcz. Musimy porozmawiać. Cześć, słoneczko. Witaj. To porwanie. Ukrzyżuję cię za to. Lubisz rozmyślać o krzyżu? Wesołej Wielkiej Nocy. Listy ojca Brandy na temat kradzionego towaru w twoim sklepie. Jak to nazywają? Pisma kim? Gorący towar. Ty i przestępstwo. Wstyd. Czeka cię kontrola ksiąg. Porozmawiałam sobie z Erikiem i Markiem. Ta firma bardzo kiepsko działa. Coś jak nasze małżeństwo. Więc odkupiłam ich udziały. Co? Chyba już czas na nas. Racja. Cześć, Erik. Powodzenia, Ani. Oh, Mark. Kocham cię. Piękna gadnica. To niemożliwe. Pan, skąd byś wzięła tyle farsy? Co do podziału majątku? Sprzedałam nasze rzeczy znajomej. To twoja połowa. 50 centów. Zważywszy, co razem przeżyliśmy, to chyba uczciwa cena. No dobrze. Weź wszystko. Chcesz mi zabrać kłosę? Co? Oszalałeś. Możesz oddać ją mnie i żyć szczęśliwie, albo oddać ją rządowi i odsiedzieć 10-20 lat. Może Eduardo udekoruje twoją cenę. Widzę kraty. Nie zrobisz mi tego. Już to zrobiłam. Nie możesz. Nie umiesz. Chyba jednak mogłam i zrobiłam. I wiesz, zapomniałam, jak fajnie jest pracować. Odbierz mi agencję, odejdę i zabiorę ze sobą klientów. Dobrze. Nie żartuję. Co do jednego. Bez mnie ta firma nie będzie nic warta. Nie sądzę. Bo zdobyłam nowego klienta. 45 milionów rocznie. Co to za klient? Elektronika Mortiego będzie w moich rękach. Reklama, marketing i strategia.
ty dalej będziesz prezesem, no bo w końcu jesteś mąż. Otrzymasz pensję wystarczającą na nowy styl życia, który ja ci narzucę. Nie masz wyjścia. To albo to było. Odszedłem z inną. Pociesz się. Pojdziesz sobie coś lub wydepiluj. Niestety jestem zazdrosna. Ona jest urocza. To przyszła gwiazda. Jesteś nią zainteresowana? Chcesz wypić jej krew? Ile ona ma lat? 25, 26, 21. Będzie tyle miała za jakieś 5 lat. To teraz ma 16. Co? 2 lata temu wylali ją z liceum w Idaho. Nie odrobiłeś lekcji, a ja tak. To kopię jej metryki. Boże, nie wiedziałem. Co z tym zrobić? Co zrobię? Na razie użyję tego słowa na P. Przestępstwo. Pogadamy w moim gabinecie. W swoim gabinecie? Jak zwykle, myślisz tylko o sobie. Zabierasz mu wszystko. Wszyscy szukają nowych talentów. Kto mnie zechce? Mam teatrum zamorski, tak. Kilometrów od wschodniego wybrzeża Australii. Nowa Kaledonia składa się z tuzina wysp i licznych zatoczek. I należy do Francji. Stałe wiatry i płytka woda sprawiają, że jest to jedno z najpopularniejszych miejsc na świecie do uprawiania kitesurfingu oraz windsurfingu. Co są znowu? Ale, aha, kitesurfing na takie surfowanie na tarczach. Jest odcinek wybrzeża długości 12 kilometrów w Poe. Jesteśmy na plaży Poe. To stało się tam, między Tomboją a rafami, które widać. Warunki idealne dla niego. Thierry zauważa znajomą, Nicole Malignon, wchodzącą do wody z psem. Znałem Nicole. Była moją sąsiadką. Jej pasją było pływanie. Pływała codziennie, gdy świeciło słońce. I wiodła spokojne życie w Poe. No dobra. Zobaczyłem Nicole. Nie miała obu ramion. Nie miała na twarzy wyrazu bólu, tylko szoku. W takich momentach czas staje w miejscu. Ugryziony przez rekina w prawe udo musi być założone 64 szwy. Wiele osób zaczęło się bać, bo wcześniej nie wyobrażało sobie, że coś takiego może się tu wydarzyć. Nie chcemy ryzykować. W tej części świata o atakach rekina nie słyszy się często. Nowa Kaledonia to nieduży rekin, również niektóre z najbardziej agresywnych rekinów. Po śmierci Nicole, Thierry przekazał lokalnym władzom opis drapieżnika. To był mały rekin, długość nie większej niż 2,5 metra, ale uderzająca była szerokość jego głowy i szczęka. Ponadto miał ciemny kolor. Na podstawie opisu władze identyfikują zabójcę jako żarłacza tygrysiego. Rekiny tygrysie są jednymi z największych przybrzeżnych drapieżników występujących w wodach tropikalnych na całym świecie. Dorastają do 4 metrów długości i mają szeroką gamę pożywienia. Ryby, inne rekiny, mięczaki i żółwie. Dorosłe osobniki potrafią generować siłę nacisku szczęk sięgającą prawie pół tony. Jako duże drapieżniki przybrzeżne są odpowiedzialne za około 15% ataków rekinów na świecie. Aby zapewnić bezpieczeństwo plażowniczo, zakazuje się pływania w Poe. Następnie władze podejmują kontrowersyjną decyzję o wszczęciu poszukiwań w celu zabicia rekina odpowiedzialnego za atak.
Chociaż ubój rekinów jest zazwyczaj nieskutecznym rozwiązaniem, urzędnicy pragną uspokoić obawy ludności. Jeśli nie znajdziemy rekina, ataki będą się powtarzać. Zaledwie kilka dni później udaje się zauważyć głównego podejrzanego. To dwumetrowy żarłacz tygrysi, występujący na obszarze, gdzie zginęła Nicole. Ale drapieżnik wymyka się łowcom. Jednak jego obecność skłania niektórych do zastanowienia się, czy wszystkie trzy ataki z 2016 roku mogły być dziełem jednego osobnika. Teoria o rekinie ludojadzie zakłada, że istnieje jeden konkretny osobnik, który zasmakował w ludziach i celowo szuka ofiar wśród naszego gatunku. Nie ma jasne, co pewno ze mną. Jeden rekin opiera na cel ludzi, może wydawać się naciągany, ale nie jest bezprecedensowy. Jest taki słynny przypadek z 1916 roku z New Jersey. Uważało się, że rekin ludojad dostał się do systemu rzecznego i zaatakował kilka osób w ciągu kilku dni. Niektórzy z nich nie przeżyli. To jest mapa lotnicza Nowej Kaledonii. Główna wyspa rozciąga się na około 400 km. Dr. Wery bada miejsca ataków, aby przekonać się, czy pojedynczy rekin byłby w stanie poruszać się na tyle szybko, aby przeprowadzić wszystkie trzy ataki. Pierwszy atak miał miejsce w Yate, drugi około 96 km dalej w Numei, a Nicole została zabita około 128 km dalej w Pole. Po drugim ataku 22 lutego w Numei nastąpił atak na Nicole w kwietniu w Poe. Te ramy czasowe obejmują zakres zdolności pływania dłuższego. Nie zagryzał ich do końca, on ich zostawia. Rekin może być odpowiedzialny za oba ataki. Dr. Wery zwraca uwagę na odległość między pierwszym a drugim spotkaniem. Dwa ataki miały miejsce na przestrzeni trzech dni. Według przybliżonych szacunków rekin musiałby przepłynąć co najmniej 32 km dziennie. To dość duży dystans do pokonania w tak krótkim czasie. Przynajmniej dla niektórych rekinów. Rekin polarny o masywnej budowie ciała i małych płetwach grzbietowych zazwyczaj płynie mniej niż 3 km na godzinę, podczas gdy